Patrzcie się, ile ludzi już wchodzi. Dlatego też następuje troszeczkę zmiana planów i rozdzielamy się z Kasią. Ślicznie wydana. Ja pierdzielę, strasznie mi się podoba. Także już teraz mamy uśmiechy na twarzy, ale wczoraj przeżyliśmy załamanie nerwowe. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witam się z wami z Krakowa. I właśnie idziemy z Łukaszem do drukarni, gdzie dzisiaj będzie się drukować nasza książka o Maroku. Tak jak postanowiliście, stwierdziliście wszyscy razem, że wolicie ją w papierze, wydrukowaną, więc postanowiliśmy spełnić wasze marzenie i zdecydowaliśmy się na niewielki nakład, który zaraz będzie się tworzył, także będziemy to oglądać razem z wami. Ona będzie zagięta, to są te skrzydełka. I... Jak? Lepiej niż na laptopie to wygląda. Wow, patrzcie ile tego tutaj jest. Te kolory jak są takie przygaszone, ja się bałam, że one będą takie jaskrawe, a super wyszło. No, tam już jest część wydrukowana, a teraz rusza kolejna. To będzie się drukowało 3 minuty. Patrzę, czy deszcz nie pada, żeby pada, nie pomoczy pada, no. Tej pięknej kartki. Tak będzie wyglądała nasza okładka. Okładkę zaprojektował Igor, czyli autor naszego loga i innych okładek. Także pozostaje w tej samej konwencji, także jeśli ktoś lubi kolekcję i kolekcjonuje nasze książki, no to przyjdzie właśnie do kolekcji i taka piękna. Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiliśmy na tę drukarnię z polecenia Mediteusza, Pawła Mediteusza, którym piliśmy niedawno kawkę i Paweł mówi: ej, wydrukujcie książkę. Mówimy, nie, to jest niemożliwe, bo trzeba pół roku czekać na papier. A ja znam taką drukarnię, która w Krakowie je drukuje w zasadzie od ręki. No i oto jesteśmy w Skleniarzu, skleniarz.eu. Bardzo fajna, nowoczesna drukarnia, jak widzieliście. No, świetna obsługa, bardzo świetna miło obsługa. Tu pani, która nas oprowadzała i wszyscy, których spotkaliśmy, byli nas przemili. Uśmiechnięci. No i mamy pamiątkę. Pozwoli nam zabrać arkusz. Teraz lecimy dalej. No, to gdzie to zobaczycie zaraz. Bum! Witam was bardzo serdecznie z pokładu LTK. Jesteśmy w drodze, jedziemy do Poznania. Dzisiaj mamy prelekcję, a jutro jedziemy już na teren targów poznańskich, żeby się rozkładać, ponieważ od czwartku zaczynamy targi Caravan Salon. Przed chwilą pokazywaliśmy wam drukowanie naszej książki. Niestety w międzyczasie w drukarni wyszły małe problemy, no i druk się opóźnił. Także niestety nie mamy książek za sobą. Jeszcze nie wiemy do końca, jak je przetransportujemy, bo książki będą gotowe prawdopodobnie w czwartek do odbioru, czyli w momencie, kiedy my będziemy już na targach. Albo w piątek, a miały być na poniedziałek. No, także już teraz mamy uśmiechy na twarzy, ale wczoraj przeżyliśmy załamanie nerwowe, bo była opcja, że tych książek w ogóle nie będzie na targach. No, ale na szczęście wszystko wskazuje na to, że uda się nam je przetransportować, tylko jeszcze nie wiemy jak. To wszystko okaże się w trakcie vloga. Dobry, mam dla was dobrą wiadomość, ale Kasia chce wam ją powiedzieć. Chcę.
chcę zacząć dzień dobry od początku i powiedzieć wam, że jesteśmy już po bibliotece, jest dzień kolejny. Wczoraj mieliśmy ostatnie spotkanie w Buku, ostatnie spotkanie takie prelekcyjne. Uśmiechy są na twarzy. Pani zadzwoniła z drukarni, że książki już dzisiaj można odebrać. Dzisiaj jest środa. Dlatego też następuje troszeczkę zmiana planów i rozdzielamy się z Kasią. So, podjedziemy teraz na targi, poustawiamy sobie nasze stoisko i jadę na lotnisko, lecę do Krakowa, zabieram książki i przyjeżdżam do Poznania jeszcze dzisiaj wieczorem, no w nocy. Także przed nami busy day, jak my to nazywamy, czyli będzie bardzo dużo się działo. Bardzo się cieszę, bo Łukasz wymienił kran i wymienił kuchenkę gazową i wreszcie mogę normalnie myć buzię. Szybko gotować i po prostu jednak to była wspaniała zamiana, bo już byłam blisko rezygnacji, że dobra, już przeżyliśmy ten rok, to przeżyjemy kolejny. Poziom życia się podniósł troszeczkę. Ty robisz coś dla mnie tutaj? Kawa. No to może wykręczę. Ej, jeszcze. Ojej, pycha. Minut prostej drogi. Jechaliśmy na teren targów i muszę wam powiedzieć, że strasznie dużo tu jest samochodów, strasznie dużo tu się dzieje. Doszły mi przecieki, że od soboty się ustawiają niektóre firmy z kamperami, ale widzę, że po prostu tutaj jest masa ludzi, a jest środa dopiero rano. Dobra, zaczynamy. Puścimy sobie muzyczkę i będziemy układać. Jak zwykle jesteśmy pierwsi. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja lubię mieć wszystko zrobione z wyprzedzeniem. Dobra, muzyka, lecimy. O, co to przyjechało? Zobacz, aż frykasy. Teraz trwa pucowanie przez V. Kasia tam po prostu pucuje w środku, ja na zewnątrz. Wypryskałem opony plakiem, żeby się świeciły. Zobaczcie, pięknie, ładnie. Cały ten czarny pasek przyknąłem plakiem. Nasze stoisko jest już gotowe. Ja zostawiam Kasię samą też matą. Będzie pucować, a ja idę na lotnisko i lecę, bo już się zbliża mój lot. No dobra, van jest posprzątany, stanowisko jest z grubsza przygotowane, więc na dziś to koniec pracy. Pokażę wam jeszcze szybko, jak wygląda van. No i tak to wszystko wygląda, posprzątane. Tutaj jeszcze są płyny, bo one prostują taką podkładkę, która tam będzie na dnie. Mnóstwo podusiów. Nie może ich zabraknąć. Pachnie ładnie, czysta łazieneczka. No i froncik.
Także ja się żegnam z wami, zostawiam was z Łukaszem, który pewnie będzie opowiadał o swojej podróży. Trzymajcie za niego kciuki, żeby dotarły książki dla was i widzimy się jutro. Cześć! Jestem na lotnisku, bardzo ponuro. Szybki powrót w Krakowie, dosłownie może pół godziny będę w Krakowie dzisiaj. Cieszę się, bo książkę zobaczę i ją przywiozę na targi, to jest najważniejsze. Dobra, wyłączam się, bo tu nie można kręcić. Halo, dzień dobry. Przyleciałem, jestem na Balice, także można wysyłać auto. O, dzień dobry. To jest najszybszy check-in ever po prostu. Tutaj jak się odbiera samochód, w odkryj auto, dowód, prawo jazdy i transakcje się tam podaje, numer na karty i moment. Także jakby ktoś chciał sobie wypożyczyć samochód, to ja zawsze polecam odkryj auto. Dobra, a teraz jadę Corollą do wydawnictwa po książki. To tak wyglądają nasze książeczki po raz pierwszy, pięknie. No jest kunszt piękny, jeszcze ciepłe. Jedziemy. Jak widzieliście, udało się odebrać książkę. No jest cudna, jest przepiękna. No ślicznie wydana, ale naprawdę jest ciepła. Ja tak sobie żartowałem, że jest ciepła, ale one są naprawdę ciepłe. Ja pierdzielę, strasznie mi się podoba. Zapraszam po książkę do Poznania. Jadę, jedzie mi się bardzo dobrze. Jadę szybko, więc spalanie jest większe niż myślałem. Musiałem się zatrzymać. Koniec gadania, tankuję i jadę dalej. No i dzień dobry, jestem już obudzony. Patrzcie się, ile ludzi już wchodzi. A ja jadę samochodem z książkami. Krążę. Kasia została jeszcze w mieszkanku, bo my na czasie tragów nie śpimy w samochodzie, bo byśmy nie spali po prostu. Jesienna aura, no ale cóż. C'est la vie. No i mamy to, dostarczyłem książki na czas, już są w środku w hali, samochód zaparkowałem, wieczorem go oddam na lotnisko. No i w zasadzie misja udana, także dziękuję bardzo Odkryj Auto za to, że mi tak szybko to auto ogarnęli. Dzisiaj jest taki dzień biznesowy, że powiem, nie ma zlotu, tylko po prostu osoby z branży karawanigowej przychodzą i rozmawiają o kamperach, kupują kampery, oglądają kampery i za chwileczkę idę z Kasią przejść się po wszystkich tych halach, bo później już w piątek i w sobotę i w niedzielę nie będzie na to czasu i idziemy pooglądać kampery i nowości kamperowe, przywitać się ze znajomymi z branży. Na hali numer 4 zostawiamy lot balonem, Turcja, Kapadocja i jeszcze inne nasze filmiki. Kasia jeszcze nie widziała książki. Chcesz zobaczyć teraz książkę? No, piękna. No super. Fotografia, zdjęcia. Różne warianty tras. No pięknie to wyszło. Uff. Jest lekki wzruch. Śliczne kolorki. Trochę się bałam tej okładki, ale wyszła pięknie.
łazienka. To jest brodzik. O, Kasia, mam coś dla ciebie. O, jedzie kapitan przyczepa. Witamy. Trzeba by. 20 tysięcy taniej, czyli co, za darmo jest ten kamper? Siema, siema. Wy na czwórkę? Wy jedziecie do hali Van Life? Tak. Co, tutaj cofnąć i tam się wjeżdża. Dzięki. Bardzo proszę. Ja to jestem kierownikiem ruchu. Wyszliśmy na chwileczkę z hali, ponieważ dostaliśmy telefon, że przyjechały kawy, bag dripy. Bo będzie można u nas na stoisku napić się kawki. Będzie można kupić kawkę, bag dripowa ekipa. Cześć. O, dobrze, że dzisiaj nie piliśmy kawki. Zresztą się napijemy dobrej. Moi drodzy, na targach będzie można kupić przepyszną kawkę w saszetkach, którą można sobie przyrządzić w domu, w podróży, w gdziekolwiek. Na naszym stoisku. Kto nie zna smaku kawy, może też kupić taki zestaw testowy, który będziemy też sprzedawać na miejscu. A kto przyjeżdża na zlot kamperem, to dostaje za darmo taką kawkę razem z pakietem startowym. Dobra, idziemy. Dużo sprzątania by było w takim. Gdybyśmy mieli takiego kampera, to Kaśka by mi odkładała rzeczy i nigdy bym już ich nie znalazł, bo ona mi troszeczkę przekłada rzeczy, ale w takim naszym małym to jest łatwo je znaleźć. No ładnie, wszystko się świeci, wykolorowane. Ojej, jaki fajny. Wow, patrz, jaki prysznic. Wow. 350 tysięcy i samochód. Reskibelka. Tu jest zestaw, którym ja bym z chęcią jeździła. O, wow. Mini Cooperek z przyczepką. O, a jesteś przy kamper dla mnie jeszcze. Z nalewakami. Prosecco van. O, i są nasi wiadowcy. O, można płacić kartą. Jak ktoś chce kupić kampera, może sobie zapłacić kartą. Tu już są klienci na tego dużego. Wow. Jest ten kamper, tu my byliśmy ostatnio w Nowym Sączu. Bardzo fajny, bardzo fajny. Można sobie wejść i poczuć się, jak jest komfortowo. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o tym, ile poszło na paliwo, ile ten samochód spalił, więc samochód spalił 33 litry benzyny na 458 km, czyli tyle na 100 km. Czy dużo, czy mało, to jeszcze nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, jaka jest wasza opinia, czy to jest dużo, czy mało. Na pewno dużo więcej pali Eltek, to jestem tak przekonany. Jeżeli chcielibyście skorzystać z takiej wypożyczalni, wypożyczyć sobie takiego kombiaka, jakikolwiek inny samochód, to pamiętajcie, że w Odkryj Auto 10% rabatu na hasło podróżowanie. Rabat się łączy z innymi promocjami, więc można w bardzo taniej kwocie wypożyczyć sobie fajny samochód. I po prostu jazda tymi samochodami to jest czysta przyjemność, wypożyczanie ekspresowe, bez żadnych problemów, bez komplikacji, tip-top załatwione. Dobra, idę odnieść kluczyki i spadam. Bajo. Moi drodzy, pierwszy dzień targów dobiega końca. Mam nadzieję, że się wam one podobały i że zobaczyliście, poczuliście ten klimat, jak tutaj jest wspaniale. Przepraszam za te odgłosy, ale jest tutaj sporo piesków. Na koniec chciałam wam jeszcze powiedzieć dwa słowa o tej naszej książce, o której cały czas wam mówiliśmy, a tak naprawdę nie miałam wam okazji powiedzieć, co jest w środku. Więc no nie jest to typowa opowieść, taką jaką znacie z naszych poprzednich książek Wielki Wóz czy Droga. Jest to tematycznie i strukturalnie bardziej książka zbliżona do poradnika podróży samochodowych. Zresztą jest to też poradnik podróży. Więc zebraliśmy tutaj całe nasze doświadczenie z podróży do Maroka. Jak się przetransportować do Maroka, jak wyszukiwać sobie miejscówki, czy jest bezpiecznie, czy kobieta musi zasłaniać włosy, co warto kupić i gdzie, jakie są smaki do spróbowania
No i oczywiście jest tam też trasa, są wypowiedzi ekspertów, czyli dowiecie się też, jak podróżuje się z psem, jak wygląda życie tam na miejscu, bo wypowiada się też Kasia, która mieszka w Maroku. No jest to całe kompendium wiedzy i to jest książka, którą chcielibyśmy przeczytać, zanim pojechaliśmy do Maroka, bo tak jak wiecie, pierwszy miesiąc był dla nas trudny. Dzisiaj wiem, że przeżyliśmy szok kulturowy, więc również w tej książce sporo tematowi kultury poświęcam, tak żebyście wy nie przeżyli tego szoku i byli gotowi na zupełnie nową, niesamowitą rzeczywistość i żebyście mogli z niej przede wszystkim czerpać radość i samą przyjemność z podróży, a nie musieli się zmagać no właśnie z tymi takimi nowymi wydarzeniami. Więc jeśli macie ochotę na taką książkę, to bardzo serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową, tam możecie ją zakupić. Osoby, które zapisały się na listę oczekującą, sprawdźcie koniecznie maila, zaglądajcie też do spamu, gdybyście nie mieli wiadomości od nas, tam czeka na was niespodzianka. A osoby, które się nie zapisały, możecie właśnie w naszym sklepie tą książkę zakupić. Jeśli chcielibyście ją w prezencie świątecznym komuś podarować, to proszę nie zwlekajcie do grudnia, bo zdecydowaliśmy się na bardzo mały nakład, bo myśleliśmy, że temat jest bardzo niszowy, a okazuje się, że książka cieszy się dużym zainteresowaniem. Na koniec dajcie mi znać, co myślicie o okładce. Moim zdaniem jest przepiękna. Bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejszego vloga, za waszą obecność, za wasze komentarze, za wasz czas. Widzimy się za niedługo w kolejnym vlogu. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie z Poznania. Ja i Łukasz, który jest po drugiej stronie kamery. Nie włączajcie jeszcze filmu, ponieważ na sam koniec chcielibyśmy wam pokazać, jak w tym roku wyglądała strefa Van Life w pawilonie czwartym, która była połączona jak zwykle ze strefą retro. Więc teraz będziecie mogli zobaczyć kilka pięknych camperów i campervanów właśnie z pawilonu numer 4. Co się dzieje? Tu się piecze chlebek dyniowy, nie mam pojęcia co z tego wyjdzie, bo dopiero co otworzyłam moją ognię, pierwszy raz skorzystam z tego. No to ocenisz później, Kasia. Proszę bardzo, ciężko pracujący ludzie. Proszę, to jest wielki, wysoki bus busowanych.